Witam serdecznie. Dajcie znać, czy mnie słyszycie, czy wszystko jest ok, czy mogę sobie swobodnie mówić. Poczekamy jeszcze, aż się pozbierają ludzie. Cześć, witam wszystkich. Cześć Grzegorz. Powiedz, czy wszystko dobrze, czy mnie słyszysz? Ok, poczekamy jeszcze chwilę, żeby ludzie się zebrali. Witam wszystkich, witam wszystkich. Cześć Piotr. Same znajome twarze. Dobrze, jeszcze chwilę, z minutkę na zebranie się i zaczniemy poruszać temat, który jest bardzo, bardzo popularny i dużo osób ma jakieś wątpliwości odnośnie, jak to powinno wyglądać. Omówimy sobie dwie różne metody oddychania i trochę je porównamy ze sobą, wytłumaczymy sobie, gdzie, co i jak można by używać. A z Waszej strony proszę, żebyście zastanowili się, czy jakieś pytania nie mógłbym Wam odpowiedzieć. I w tej tam drugiej części, tak mamy przewidziane powiedzmy godzinkę czasu, więc w tej drugiej części myślę, że odpowiem na jakieś pytania, te takie ciekawsze, które będą coś wnosić do rozmowy, także zastanówcie się, co Was najbardziej interesuje. Dobrze. Cieszę się, że takie duże zainteresowanie, ale też z drugiej strony nie dziwię się, dlatego że temat jest bardzo często poruszany i sam dostaję bardzo dużo zapytań. Mamy do omówienia dwie metody. Mamy do omówienia metodę, powiedzmy, jedną, czyli metodę oddechową butejko razem, powiedzmy, jako rozszerzenie z metodą Oxygen Advantage Patryka McKeona i mamy do omówienia metodę Wim Hofa, ale z metody Wim Hofa chciałbym się generalnie skoncentrować na aspekcie oddechowym tej metody, aczkolwiek ona zawiera trzy tak naprawdę elementy, które też gdzieś tam wymienię. I sekundkę jeszcze. Ok. No i one generalnie będą działać synergistycznie, więc tylko wspomogę, a skupimy się na tym aspekcie oddechowym, bo on jest dla ludzi chyba najciekawszy, chociaż widząc, co się ostatnio dzieje pod kątem morsowania i korzystania z zimna, to zimno też zyskało sobie ostatnio bardzo dużą rzeszę fanów, więc no, co bardzo zresztą też mnie cieszy, bo zawsze byłem propagatorem tego i chciałem, żeby jak najwięcej osób zaczęło mieć kontakt z zimnem. Więc dzieje się naprawdę fajnie, ciekawe, super. Zadowolony jestem bardzo. Ok. Dlaczego powstają jakieś tam takie wątpliwości? Mamy do porównania dwie metody i ludzie patrzą na tą metodę, powiedzmy, jeżeli jak poznają metodę Butejko i zrozumieją, że tak naprawdę powinniśmy oddychać jak najmniej, nie powinniśmy się hiperwentylować i zwrócić uwagę na to, żeby oddychać głównie nosem w ciągu dnia. I nagle dowiadują się, że jest metoda Wim Hofa, a tam jednym z tych elementów jest bardzo intensywny oddech, czyli te 30 oddechów, które mamy. No dostają takiej konsternacji, no bo jak to w tej chwili ma wyglądać? Z jednej strony mamy tutaj oddech, gdzie redukujemy i chcemy oddychać tak naprawdę jak najmniej i to świadczy o naszym stanie zdrowia, a z drugiej strony mamy metodę Wim Hofa, która jednak jest, w której jednak jest element hiperwentylacji. Oczywiście ta metoda nie opiera się na hiperwentylacji, no ale te 30 sławnych oddechów tam jest i jest, no teoretycznie nie powinniśmy takich rzeczy robić. No więc gdzie tutaj będą profity z tej metody Wim Hofa, też Wam powiem i myślę, że zaczniemy sobie od Wima, może w ten sposób.
Metoda Wima Hofa składa się z trzech elementów, czyli powiedzmy treningu medytacji, treningu adaptacji do zimna i treningu oddechowego. No i wszystkie te aspekty tak naprawdę działają synergistycznie i dodają się do siebie. Czyli te zimno ma tutaj takie główne działanie, wprowadzenie jakiegoś bodźca stresowego i musimy zmienić trochę percepcję do tego bodźca stresowego. Kontrolując oddech i wykonując trening oddechowy przed, jest to dużo, dużo łatwiejsze. No i ten element medytacji też jest nam przydatny przy wstrzymywaniu chociażby powietrza, przy metodzie Wima Hofa, żeby zachować spokój, zrelaksować się. No i wiadomo, analogicznie tak samo mamy w przypadku wchodzenia do zimnej wody, czyli większy spokój w kontakcie z bodźcem stresowym, spokój, który uzyskujemy przy medytacji, możemy wykorzystać przy tym bodźcu stresowym, jakim jest zimno. No i to też wspomaga. No ale jak to jest, powiedzmy, z tym aspektem oddechowym? Wygląda to tak, że przy oddychaniu mamy serię 30 oddechów. Po 30 oddechu robimy wydech, trzymamy powietrze. Potem mamy wdech, trzymamy 10-15 sekund. I jakbyśmy wzięli sobie tą sekwencję oddechową, to jak ona wygląda, co ona robi w naszym organizmie? Mamy 30 oddechów, możemy je wykonać przez nos, przez usta, ale przez usta będzie ten trening intensywniejszy i będzie lepiej działał na organizm. I szczerze mówiąc, przy metodzie Wima Hofa to jest jedyny dla mnie moment, gdzie polecam ludziom faktycznie, żeby oddychali przez usta. Oczywiście, jeżeli pamiętają, że przez pozostałą część dnia, czyli powiedzmy, jeżeli trening oddechowy trwa pół godziny, aczkolwiek nawet może trwać mniej niż pół godziny, no to przez 23,5 godziny pozostałe ludzie powinni oddychać po prostu przez nos i wtedy nie będzie większych problemów. Ale wróćmy do tych 30 naszych oddechów, czyli przez te 30 oddechów wprowadzamy jakiś kontrolowany stres w naszym organizmie. Możecie poczuć to w ten sposób, że będzie serce mocniej biło, będziecie czuć w ten sposób, że na skutek tej hiperwentylacji zimno będzie Wam się robić, dlatego dobrze się przykryć kocem lub też położyć na ziemi, żeby się lepiej zrelaksować. I po 30 oddechach mamy wstrzymywanie powietrza, podczas którego serce będzie tak naprawdę się uspokajać i coraz bardziej zwalniać. Mniej więcej tak jak przy nurkowaniu, organizm chce jak najdłużej przeżyć, więc będzie redukował tą akcję i ilość uderzeń serca. Więc metoda tutaj łączy dwa aspekty. 30 oddechów, które wprowadza stres. Oczywiście też pozbywając się dwutlenku węgla przy tych 30 oddechach, możemy dłużej wytrzymać powietrze, co jest bardzo istotne i kluczowe tutaj. Więc te oddechy raz nam zmieniają pH, dwa wprowadzają element stresowy, trzy umożliwiają wstrzymanie powietrza dużo dłużej niż przeciętna osoba, która by to zrobiła bez tej hiperwentylacji. No bo jednak ten dwutlenek węgla jest tym gazem, który decyduje o tym, czy powiedzmy, to jest gaz, który stymuluje nasz ośrodek oddechowy i decyduje, czy mamy zmienić częstotliwość oddechu, czy nie. Więc jeżeli się pozbędziemy tego gazu i wytrzymamy dużo dłużej niż normalnie to byśmy zrobili na bezdechu, no to saturacja naszej krwi spadnie dużo niżej. I to jest w zasadzie po co to się robi. Może to być 20 oddechów, może to być 30 oddechów, może to być minuta oddechu. Ta liczba nie jest aż taka ważna. W badaniach, które robiono, serie miały tak naprawdę 20 oddechów. Jak rozmawiałem z Wimem Hofem i się pytałem, dlaczego robi 30, to po prostu Wim powiedział, że 20 działało, no to dodał jeszcze 10 tak naprawdę, żeby być przekonanym, że to będzie wszystko skuteczne. Więc nie ma to większego znaczenia, czy zrobicie 20, 25, 30, bo tak naprawdę przy 10 oddechach już ten dwutlenek węgla w waszym organizmie spada do bardzo niskiego poziomu. Oczywiście, jeżeli możemy tutaj pomodulować trochę i wpłynąć na ten stres, o którym mówiłem, na przykład oddychając intensywniej, oddychając w ten sposób, że wdech i wydech będzie równej długości. Także powiedzmy, z tym stresem można tutaj się pobawić. Jeżeli ktoś ma problem i na przykład duże, szybkie, intensywne oddechy są dla niego zbyt jakby mocne, no to może zrobić w ten sposób, że zacznie sobie oddychać albo nie przez usta, tylko przez nos. To go od razu uspokoi.
albo będzie sobie na przykład wydłużał wydech, to też spowoduje, że te oddechy nie będą takie mocno stresowe dla organizmu. Także to jest, jeżeli chodzi o ten pierwszy aspekt. Wprowadzenie kontrolowanego stresu, pozbycie się dwutlenku węgla, najważniejsze rzeczy, przygotowanie tak naprawdę do tego wstrzymywania powietrza, które mamy, i na wstrzymywaniu powietrza akcja serca zwalnia, a wasze zadanie tak naprawdę w tym wszystkim, poza tym, że powiedzmy jest na wydechu, jak wstrzymujecie powietrza, ułatwiona medytacja, czyli zbliżacie się coraz bardziej do tej medytacji, powiedzmy, czyli do takiego spokoju w umyśle, który możecie odczuć. Łatwiej jest wam się skupić na pustce w głowie. Dużo łatwiej ten stan podtrzymać, niż jak macie to zrobić normalnie. To jest właśnie ten plus wytrzymania na przykład minutę, dwie, lub ktoś potrafi trzy, lub może nawet więcej. Ale też jest taki drugi element, który musicie pamiętać, czyli to, że w momencie, jak dochodzicie już do tego końca, to będziecie czuć coraz największe napięcie w organizmie, szczególnie w okolicy przepony, która zaczyna pracować. I musicie wtedy pracować nad rozluźnieniem mięśni, czyli pierwsza rzecz, rozluźnić tak naprawdę mięśnie, i mimo że wstrzymujecie powietrze, organizm będzie się już na końcu stresował, rozluźniacie się i wysyłacie sygnał do nerwu błędnego przez rozluźnienie mięśni, że wszystko jest w porządku, co umożliwi wam wytrzymanie trochę dłużej. Na samym końcu jest, powiedzmy, troszkę walki, która nie jest jakby tam konieczna, ale jeżeli ktoś powalczy, no to ten pierwszy wdech, gdzie trzymacie 10-15 sekund, będzie rozluźniał, powiedzmy, relaksował organizm przed następną serią, która będzie znowu stresem. Czyli zobaczcie, 30 oddechów stres, wstrzymujemy, organizm się uspokaja, na końcu się trochę stresuje, znowu bierzemy wdech, uspokajamy organizm i mamy kolejną serię. I to jest tak główny, powiedzmy, techniczny aspekt, jeżeli chodzi o wykonywanie metody Wim Hofa, ale mamy tutaj jeszcze, powiedzmy, samo działanie, jakie jest. No najciekawsza była sytuacja przy tym takim, powiedzmy, słynnym badaniu, gdzie brano dwie grupy kontrolne, z tego co pamiętam po 12 one miały osób, wykonywały trening razem z Wimem Hofem przez 4 dni, gdzie była adaptacja do zimna, była medytacja, był trening oddechowy, dokładnie ten, o którym wcześniej mówiliśmy. I drugi aspekt, który jakby tutaj się pojawił, czyli może nie aspekt, tylko druga grupa, nie robiła nic. Oni wykonywali przez 4 dni trening z Wimem, a grupa kontrolna nie robiła nic, a potem przez 6 tygodni ci, którzy ćwiczyli z Wimem, jeszcze kontynuowali ten trening w domu. Wszyscy poszli do szpitala, dostali bakterię coli, do samego końca wykonywali trening oddechowy, co jest dosyć istotne. I dostali tak naprawdę bakterię, która nie mogła się namnażać. Także ona tylko symulowała tak naprawdę infekcję w organizmie. No i efekt końcowy był taki, że grupa kontrolna, wszyscy mieli objawy, wymioty, powiedzmy biegunka i tak dalej, bóle głowy, a grupa, która wykonywała trening metody Wim Hofa, nie miała żadnych tak naprawdę objawów u 100% wszystkich, którzy to robili. No i teraz tak naprawdę bardzo, bardzo mocno zastanawiające jest to, jakie ludzie wyciągają wnioski z tego, bo to jest najciekawsze. Wszyscy myślą, że przez to, że ludzie wykonywali tą metodę, no to sobie, no bo mieli kontakt z zimnem, no to sobie super wzmocnili tak naprawdę odporność i ta bakteria nie miała szansy zadziałać. Ale jest ciekawa inna rzecz, że jest dokładnie odwrotnie niż ludzie myślą. Dlatego, że często gdzieś tam nie zaglądają do tych badań, się nie orientują i gdzieś przeglądają, powiedzmy, ten internet, a dużo jest jakichś tam sprzecznych opinii. Ale jaki był wniosek z tego? Na skutek tego, że zimnie, ale szczególnie przy tym wstrzymywaniu powietrza, jak mocno spada saturacja, czyli jeżeli saturacja spadnie do około 50%, to już dwutlenek węgla nie decyduje o tym, czy robimy wdech, tylko wyrzut adrenaliny. I ten wyrzut adrenaliny był tutaj kluczowy. Z tego powodu, że wyrzut adrenaliny osłabiał działanie układu odpornościowego. I dlatego nie było reakcji w grupie, która wykonywała treningi, a ci, którzy wykonywali treningi, mieli reakcję z tego powodu,
że objawy świadczyły o tym, że układ odpornościowy prawidłowo zaczął działać i zaczął się oczyszczać z tym, zaczął się bronić przed tą infekcją bakteryjną. Druga grupa nie miała objawów i ich układ odpornościowy, przez to, że się zaczęła produkować adrenalina, miał osłabione działanie tak naprawdę. Co jest ciekawe, nie wzmocnione, a osłabione. No i pytanie, jakie się pojawia najczęściej, to jest takie, dlaczego w takim razie, skoro układ odpornościowy miał osłabione działanie, to ta metoda jest taka dobra? No bo wszyscy myślą, że to właśnie chodzi o coś innego, żeby wzmocnić działanie tego układu odpornościowego. Ale prawda jest taka, że to osłabienie jest w naszych czasach bardzo istotne, z tego powodu, że nasz układ odpornościowy przez ilość stanów zapalnych, które mamy w organizmie, jest tak naprawdę nadpobudliwy i osłabienie jest często normalizacją działania tego układu odpornościowego. Adrenalina obniżała tak naprawdę stany zapalne w organizmie, markery zapalne spadały, układ odpornościowy mógł wreszcie normalnie funkcjonować, a ilość stanów zapalnych, jakie mamy w organizmie, generuje tak naprawdę nasze środowisko, które obecnie nie sprzyja tak naprawdę naszemu życiu i generuje duże obciążenie, czyli powiedzmy jedzenie, które gdzieś tam mamy, powoduje, z które jemy przetworzone, powoduje stany zapalne w organizmie. Sam zły sposób oddychania powoduje stany zapalne w organizmie, stres powoduje stany zapalne w organizmie, wysiłek powoduje stany zapalne w organizmie, zanieczyszczenie powietrza powoduje stany zapalne w organizmie. Tego jest naprawdę dużo, a przez to, że mamy mało jakościowy sen, nasz organizm nie zdąży przez noc pozbyć się tych wszystkich stanów zapalnych. Na skutek tego, że nie produkujemy wystarczająco dużej ilości melatoniny, siedzimy przy świetle niebieskim wieczorami, co zresztą my robimy w tym momencie już, i nie może sobie do końca z tym poradzić i ludzie tak naprawdę mają te układy odpornościowe nadwrażliwe. Szczególnie przydatna sprawa, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne. Ponieważ przy chorobach autoimmunologicznych wykonywanie tej metody przez 8 tygodni umożliwiało obniżenie brania leków o 40%, czyli przy takich chorobach jak reumatoidalne zapalenie stawów czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, wszystkich autoimmunologicznych chorobach wykonywanie tego treningu będzie jak najbardziej wskazane. No ale wiadomo, że stany zapalne, jeżeli przez noc nie jesteśmy w stanie wygasić, no to jeżeli wykonamy sobie ten trening z rana, to resztę tych stanów zapalnych, powiedzmy, jesteśmy jeszcze w stanie zredukować, co powoduje, że wykonywanie metody Wima Hofa jest, powiedzmy, daje taką ulgę i ludzie czują więcej energii i tak dalej. Jest to związane z tym chociażby, że stany zapalne w organizmie się redukują. Także to jest pokrótce tyle, ile jestem tutaj w tej chwili w stanie powiedzieć o metodzie Wima Hofa. Oczywiście zimno działa tutaj synergistycznie, no i wiadomo, że w kontakcie z zimnem produkujemy adrenalinę i ona też wygasza stany zapalne, więc jeżeli ktoś miał na przykład powiedzmy jakąś alergię albo coś takiego, czyli stan zapalny, powiedzmy błony śluzowej, wejdzie sobie do zimnej wody, to zaczyna nagle na skutek wejścia do zimnej wody czuć, że lepiej mu się oddycha. I łączy się dokładnie to z tym, że produkuje się adrenalina i ten stan zapalny się obniża. Także zimno i ten oddech się jakby dodają. No a medytacja jest tutaj istotna do wszystkiego, chociażby przy stanach zapalnych obniża poziom stresu i to jest istotne, żeby to praktykować. Także tutaj mamy trzy aspekty. Najważniejszy, jaki tutaj w tej chwili będziemy poruszać, to jest ten aspekt oddechowy, także mniej więcej zarysowałem, jak ta metoda wygląda, na czym ona polega. Oczywiście to jest dużo szersze, więc polecam, żebyście sami się to też trochę zagłębili, bo bardzo jest ciekawe. Działanie jest przeciwzapalne jedno, drugie działanie jest związane ze stresem, daje lepszą reakcję na stres. Trzecie działanie to jest działanie przeciwbólowe i te działania są udowodnione, jeżeli chodzi o metodę Wima Hofa, naukowo. Więc jeżeli ktoś chciałby się pozbyć tutaj tych przypadłości, no to polecam tą metodę stosować. I te wszystkie takie rozterki, które widzę na zasadzie, czy ta metoda jedna się wyklucza z drugą, czy stosować i tak dalej, wyobraźcie sobie raczej w ten sposób, że to są narzędzia.
i możecie z tych narzędzi korzystać. To jest taka dyskusja na zasadzie, co jest lepsze, młotek czy śrubokręt, nie? To nie ma większego znaczenia. W zależności tak naprawdę, co chcesz uzyskać, co robisz, musisz wiedzieć dokładnie to, co ja się pytam osób, które to robią. I jaki mają cel, co chcą osiągnąć? To jest pytanie numer jeden. I jak sobie odpowiesz na pytanie, co chcesz osiągnąć, jak mają zadziałać te metody oddechowe, co chcesz uzyskać, to wtedy możesz dobrać odpowiednie narzędzie do tego, co chcesz robić. Więc tak jak mówiłem, no już metodę Wima Hofa, wiecie dokładnie, na czym to polega, a zgłębcie sobie tą wiedzę też gdzieś tam przeglądając te rzeczy, albo chociażby czytając najnowszą książkę Wima, szczerze polecam, bo jest bardzo fajna i jest napisana przez Wima przede wszystkim jako jedyna książka i według mnie najlepsza książka, jaka w tej chwili jest, także zagłębcie się, jeżeli te książki jeszcze są w ogóle dostępne w tą wiedzę, bardzo też od strony praktycznej istotna. Ogólnie, czego tutaj nie poruszę, jest dużo więcej metod oddechowych niż tą, którą wszyscy znają, propagowanych przez Wima Hofa, tylko one niestety nie są dostępne na, powiedzmy, internecie, bo są dostępne tylko dla osób, które są na jakichś tam szkoleniach z Wimem. Więc co najmniej są jeszcze dwie takie metody, jak nie więcej. Więc no, znacie tą najbardziej popularną, ale to jest dużo, dużo szerszy temat. Także mamy jedno narzędzie, tak pokrótce omówione. Na czym ono polega, jak je wykorzystać. Jeszcze raz powtórzę, stany zapalne, przeciwbólowe i lepsza adaptacja do stresu. To są te główne czynniki. No i tutaj mamy po jakby przeciwnej stronie, tak jak mieliśmy tutaj napisane, w sumie jak Ania opisała, metoda Buteyko Oxygen Advantage versus Wim Hof, tak naprawdę to nie jest versus Wim Hof, tylko to jest kolejne z narzędzi do waszego arsenału, którego jesteście w stanie korzystać, więc polecam tak naprawdę korzystać ze wszystkiego. A przejdziemy teraz sobie do tego, co nam daje, powiedzmy, metoda Buteyko czy metoda Oxygen Advantage. Metoda Buteyko jest metodą tak naprawdę dla mnie przewidziana jest dla osób, które mają problemy z astmą i tam jest najskuteczniejsza, ma najwyższe oceny i umożliwia odstawienie leków niesterydowych o 80%, także bardzo jest dobrze przebadana i sprawdzona, a leków sterydowych o 50%, więc jest super. I co jest dla mnie istotne, ja na to, jeżeli ktoś pracuje z osobami chorymi, no to wtedy pracuje tą metodą, ale ta metoda tak naprawdę uczy oddechu fizjologicznego, czyli ona uczy nas takiego oddechu, jaki powinniśmy mieć na co dzień. Czyli powinniśmy mieć cichy, spokojny, niezauważalny oddech. Ten oddech powinien tak naprawdę być zawsze przez nos. Nawet jeżeli uprawiamy aktywność fizyczną, oddech powinien być przez nos. I ja tutaj już od kilku lat staram się to wytłumaczyć. Bardzo trudno to przechodzi, dlatego że ludzie nie lubią robić kroku wstecz, żeby zrobić krok w przód, ale miałem przyjemność i mam przyjemność nadal pracować z wieloma sportowcami. Także jeżeli sportowcy to zawodowi stosują, powiedzmy, no to polecam również zainteresować się trochę tutaj, powiedzmy, żeby zainteresowały się tym amatorzy, schowali trochę ego do kieszeni i zaczęli faktycznie dobrze oddychać w trakcie wysiłku fizycznego. Ale wróćmy sobie jeszcze do tych, powiedzmy, tutaj aspektów zdrowotnych, czyli głównie dwie rzeczy i przy Oxygen Advantage i przy Buteyko metodzie istotne. I jakbyśmy chcieli te wszystkie metody podsumować, no to wiadomo, że chcemy oddychać mniej, tak powiedzmy mówiąc ogólnie. A jak można zrobić, żeby oddychać mniej? Ile by nie było technik, jeżeli chcecie sobie to uprościć wszystko, to możecie zrobić dwie rzeczy. Żeby oddychać mniej, możecie nie oddychać w ogóle, czyli wstrzymywać powietrze. To niesie za sobą dużo pozytywnych aspektów, jeżeli chodzi o adaptację naszego organizmu, co między innymi pokazała ostatnia Nagroda Nobla z 2019 roku, zdaje się, jak reaguje organizm człowieka na brak, powiedzmy, tlenu i jakie ma adaptacyjne możliwości.
czyli dwie najważniejsze rzeczy, które się dzieją w organizmie w momencie, jak wstrzymujecie powietrze, to jest produkcja erytropoetyny, to jest jedna rzecz, która stymuluje szpik kostny do produkcji czerwonych ciałek krwi. Również następuje wyrzut hematokrytu ze śledziony, także to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest mięśnie, które pracują w momencie, jak jest niedobór tlenu, czyli w momencie, jak wstrzymujecie powietrze, produkują większą ilość naczyń włosowatych dla ułatwienia transportu w te miejsca, które są jakby kluczowe i są poddane jakby największym obciążeniom w momencie wstrzymywania powietrza. I kolejna rzecz, którą jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, aha, lepsze odprowadzenie, buforowanie dwutlenku węgla, czyli odprowadzenie jonów wodorowych, których mitochondria już nie są w stanie przekształcać w wodę na skutek tego, że mają niedobór tlenu, czyli H+ z tlenem w mitochondriach powoduje, że powstaje woda. Jak brakuje tego tlenu, no to tego H+ jest za dużo i organizm, żeby się go pozbyć, przekształca go do kwasu pirogronowego, a potem z kwasu pirogronowego powstaje kwas mlekowy, który tak naprawdę zakwasza faktycznie wasz organizm, dusi mitochondria i uniemożliwia im pracę. Przy wysiłku fizycznym powstają po prostu zakwasy, które uniemożliwić wam mają dalsze takie, powiedzmy, działania. Także butejko, oddech fizjologiczny, każdy tego się powinien nauczyć, każdy powinien to zgłębić i stosować w życiu codziennym. Jak rozumiemy, Wim Hof ma swoje plusy, oczywiście, o których mówiliśmy. Minusów za bardzo nie widzę, jeżeli mamy dobry stan zdrowia. Co ja przez to zrozumiem? Jeżeli ktoś wie, na czym polega pauza kontrolna albo test wysycenia organizmu tlenem, albo BOLT próba, no to wie, że określa ona, powiedzmy, stan zdrowia. W zależności od tego, ile sekund jesteśmy w stanie wstrzymać powietrze w komforcie, tyle jesteśmy, to nas określa jakby i powiedzmy, możemy dostosować ćwiczenia do swoich możliwości. Więc jeżeli ta próba wychodzi poniżej 25 sekund, to nie robiłbym metody Wima Hofa, tylko poprawiłbym sobie najpierw oddech, trenując statycznie, ćwiczeniami z metody Butejko, mniej więcej zanim ta pauza nie odejdzie, nie będzie około 30 sekund, powiedzmy, a powyżej 30 sekund zaczyna się, powiedzmy, oxygen advantage już i można przejść na te bardziej, na te trudniejsze, bardziej złożone treningi oddechowe, gdzie musimy już dołożyć pracę mięśni, która będzie po prostu produkować więcej dwutlenku węgla i mocniej stymulować ten ośrodek oddechowy, a my będziemy to wytrzymywać. Tak, tak. Przepraszam, ale tutaj chwilę miałem rozmowy. Ok, czyli mamy metodę Butejko fizjologicznego oddechu, którą trzeba tak naprawdę jeszcze wzbogacić o trening, powiedzmy, przepony, dlatego że mechanoreceptory w przeponie również będą tutaj miały kluczowe znaczenie dla uspokojenia organizmu, a to będzie wpływać na uspokojenie naszego oddechu. Czyli im lepiej zaadoptujemy się do dwutlenku węgla, tym będziemy spokojniej oddychać, a dwutlenek węgla, a do tego może wrócę, bo jeszcze tutaj, żeby za bardzo nie popłynąć i żebyście nie zgubili się w tym, mówiłem o tym, że mamy, uogólniając, dwie rzeczy. O jednej powiedziałem przed chwilą, czyli to, że wstrzymywanie powietrza powoduje, że oddychamy mniej. Oczywista sprawa. A druga rzecz jest taka, że zredukowany tak zwany oddech, czyli oddychanie mniej niż zwykle, też będzie powodowało narastający, że dwutlenek węgla będzie narastał i będziemy się do niego przyzwyczajać. Czyli będziemy musieli ograniczać mniej więcej oddech przy zredukowanym oddechu o jakieś 30% mniej niż oddychaliśmy normalnie, czyli będziemy po prostu utrzymywać pewien głód tlenowy, może nie głód, no głód tlenowy, powiedzmy, to będzie dobre określenie. Możecie sobie wyobrazić taką sytuację dla osób, które nie wiedzą, z czym to się je, że oddychacie sobie przez nos i zaczynacie sobie iść pod jakąś tam niewielką górkę, no i zaczynacie odczuwać taki moment, gdzie wasz organizm chce zacząć oddychać ustami,
A wy, jeżeli będziecie utrzymywać ten oddech nosem, mimo że on będzie trudny, no to będą występować mechanizmy adaptacyjne. Czyli jedno było wstrzymywanie oddechu, drugie zredukowany oddech i oczywiście kombinacje tych ćwiczeń. Nie będę już się na tym tutaj rozwodził, dlatego że każdy może we własnym zakresie zerknąć i sobie zgłębić temat, poszukać informacji. Więc świetna metoda. Bimachowa metoda świetna, metoda butejki świetna, metoda Oxygen Advantage świetna, tylko odpowiedni moment, tak naprawdę wyczucie i użycie jej tak jak trzeba. I szczerze Wam powiem, zaraz jeszcze oczywiście to Oxygen Advantage omówię, ale szczerze Wam powiem, że lepiej skontaktować się z kimś, kto ma wiedzę w tym temacie, bo nie jest sednem poznać ćwiczenia wszystkie, sednem jest odpowiednio je użyć i odpowiednio je dostosować i spotykam się z wieloma osobami, które gdzieś tam pobieżnie poczytały po internecie, poszukały i tak dalej i nie wiedzą, jak używają, nie mają tak naprawdę dobrych efektów, dlatego że nie są w stanie dostosować intensywności bodźca do możliwości organizmu. To jest tak naprawdę największy problem, bo same ćwiczenia wiadomo, że działają świetnie. Więc tutaj polecam kontaktować się z osobami, które mają wiedzę. I ta wiedza oczywiście nie jest tylko wiedzą teoretyczną, ale wiedzą wynikającą z doświadczenia i z pracy z ludźmi, z ilością przerobionych wypadków, bo to jest tutaj kluczowe. W tym momencie najwięcej się uczymy i jednak te przypadki są powtarzalne, powtarzają się w jakiś tam sposób u różnych osób i jesteśmy wtedy łatwiej w stanie wychwycić i dobrać bodziec. No i tak jak mówiłem, dochodzimy sobie do tej naszej pauzy kontrolnej. Jeżeli ta pauza kontrolna osiąga poziom, powiedzmy około 30, to jest orientacyjnie, może być 28 sekund, może to być 30, ale to już są takie granice, gdzie ćwiczenia statyczne w siedzeniu no nie za bardzo już będą tutaj progresować, no bo potrzebujemy po prostu więcej dwutlenku węgla w organizmie. No i żeby ten dwutlenek węgla gdzieś zebrać, musimy dołączyć tutaj naszą pracę mięśni, więc te dwa aspekty, które mamy, wstrzymywanie powietrza i zredukowany oddech, będą występować w ruchu. Czyli będziecie robić sobie ćwiczenia z krokami, biegać z zamkniętymi ustami, łączyć te dwa aspekty, biegać z wstrzymywaniem powietrza, ale oczywiście nie można zrobić czegoś takiego, że ktoś nie zna swojego stanu zdrowia, od razu zaczyna zaklejać usta i oddychać przez nos, dlatego że łatwo bardzo się zniechęcić i dużo osób rezygnuje z praktyki na skutek tego, że jest to zbyt trudne, a jest zbyt trudne dlatego, że źle po prostu do tego podeszli, a nie, że to nie działa, bo działa tak naprawdę świetnie. Ogólnie zaskakujące jest to, że tak mało jeszcze osób to stosuje w sporcie zawodowym, ale myślę, że to się zmieni i ja też będę próbował to zmienić i robię to cały czas z lepszym lub gorszym skutkiem. No ale to tak jest zawsze, jeżeli coś chce się z czymś przebić, powiedzmy niestandardowym, no to trzeba się przebić przez pewien beton w głowie ludzi i to zajmuje trochę czasu, no ale widzę, że to zmierza w dobrym kierunku, chociażby po tym, że 570 osób obecnie ogląda tego live'a, więc już ta wiedza gdzieś tam pójdzie skutecznie w świat. No i wróćmy sobie do tego, do Oxygen Adventure, czyli rozwinięciem powiedzmy metody butejką dla osób, które chciałyby ją zaadoptować do sportu i zacząć robić też ten progres. Przewaga tlenowa, oczywiście taka najważniejsza książka do przeczytania Patryka McKeona, także polecam sobie ją przewertować dla osób, które chcą się zaznajomić. No i bawić tak naprawdę się tym ograniczaniem oddechu w jakiś tam taki sposób, żeby nie być dla siebie zbyt, powiedzmy, rygorystycznym, zbyt niemiłym, bo tak jak mówiłem, mamy tutaj ten dwutlenek węgla i dlaczego to jest takie istotne? Z tego powodu, że dwutlenek węgla wywołuje u wszystkich stany, powiedzmy, paniki, takiego lęku. Im więcej tego dwutlenku węgla mamy w organizmie, tym bardziej panikujemy. Przynajmniej większość, 99% osób, nie mówię tutaj osób, które są w jakiś naturalny sposób predysponowane do tego, albo wybitni sportowcy, albo freediverzy, nie mówimy o tym, mówimy o zwykłych ludziach.
Dwutlenek węgla narastający w organizmie będzie powodował lęk, tak naprawdę będzie powodował napięcie mięśni, będzie powodował jakiś tam stres. I im będziecie tak naprawdę na ten dwutlenek węgla bardziej odporni, tym będziecie bardziej odporni na te wszystkie stany lękowe, stresowe i tak dalej. I będziecie spokojniej oddychać, a to będzie powodować, że będzie organizm po prostu mniej się stresował, będzie lepiej funkcjonował. Dlatego, że między innymi po sposobie oddychania on postrzega w jakimś tam stopniu rzeczywistość. No i jeżeli zasymulujemy mu, tak jak robiliśmy to przy metodzie Wima Hofa, oddech o dużej częstotliwości, no to akcja serca przyspieszy, no bo będzie to raczej dla organizmu odebrane jako stymulacja układu współczulnego. Więc będą szły za tym wszystkie aspekty z tym związane, czyli podniesienie ciśnienia na skutek chociażby zwężenia naczyń krwionośnych, przez to, że się pozbywamy też dwutlenku węgla. Będzie przyspieszała akcja serca, dlatego że nie ma wydłużonego oddechu, oddech jest jeden równy z drugim i tak dalej. Także bardzo tutaj istotne, podsumowując, żeby korzystać z obydwu narzędzi. Oczywiście butelkę oksygenat wręcz jako jedno traktuję, gdzie początek jest dla osób, które mają słabszy stan zdrowia. Od momentu, jak rozwiną ten stan zdrowia, przechodzą sobie tutaj przewagę tlenową i kontynuują to do jakichś tam tak naprawdę granic swoich możliwości, jakie są w stanie osiągnąć, czyli do tych pauz rzędu 30 paru, 40. Kiedyś te pauzy, powiedzmy, były dużo wyższe, no ale obecnie przy tym, co się dzieje, przy tym, z czym nasz organizm musi się zmagać, 40 jest, powiedzmy, taką już dobrą pauzą dla sportowców z tego, co ja mam doświadczenie i raczej nie jest, nawet w sporcie, powiedzmy, mało osób taką pauzę ma. Dlatego przede wszystkim też, że tego oddechu nie ćwiczy, ale no, też pokazuje, że sport to nie jest zdrowie i wypadkowa tutaj tych wszystkich rzeczy, które robi, nie poprawia generalnie oddechu. No ale jedne osoby lepiej ten dwutlenek węgla znoszą, inne osoby gorzej znoszą ten dwutlenek węgla po prostu. Jak ze wszystkim, ze stresem i innymi czynnikami tak jest. No i jedni potrafią mieć lepszy wynik, drudzy tak naprawdę gorszy wynik, przez to, że nie są w stanie znosić tego takiego stanu stresowego. Jeżeli chodzi o sport, bardzo ciekawa rzecz, która mi się ostatnio też, może nie ostatnio, bo to już chyba było z rok może temu, ale była taka sytuacja, polecam Wam zerknąć, jeżeli chodzi o sport gdzieś tam zawodowy i czy można oddychać przez nos, czy nie, bo to jest często są takie pytania, że tego się nie da zrobić. No nie da się zrobić, jak macie słaby oddech i te osoby, które tak twierdzą, po prostu mają słaby oddech i nie obawiam się tego powiedzieć, bo doświadczenie mam już bardzo duże w tym temacie. Ale była sytuacja, gdzie w Wiedniu Kipchoge biegł na dystansie maratonu i starał się zbić czas poniżej 2 godzin. Oglądnijcie sobie relację, jaka była w internecie z tego wydarzenia, bo biegł praktycznie na samym nosie, no z tego, co mi się udało obserwować. Sami zobaczcie, czy mówię prawdę, czy nie. Ale ciekawa jest sytuacja, że otacza go chyba 5 biegaczy albo 7, którzy tak naprawdę robią taki tunel, w którym on może się zmieścić, żeby przekroczyć, czy nie przekroczyć, tylko zejść poniżej granicy 2 godzin. Sami topowi sportowcy i tylko on oddycha przez nos, a ci wszyscy zawodowcy wokół, olimpijczycy, mistrzowie świata i tak dalej, oddychają przez usta. No i jednak to on bije ten rekord, co jest niesamowite. No bo jakby nie było, no tutaj dochodzi też budowa nosa i tak dalej, ale biec z prędkością 20 km chyba na godzinę, czy nawet więcej niż 20 km na godzinę średnią i oddychanie przez nos, no dla mnie to jest jakiś tam fenomen, no ale też sama budowa, tak jak mówiłem, nosa jest inna, on jest czarnoskóry, więc jest to mu łatwiej zrobić, no ale my nie będziemy już nawet myśleć o tym, żeby pobiec w takim czasie, więc bardziej myślimy dla zdrowia i dostosowujemy nasz oddech do naszych możliwości wysiłkowych albo nasze możliwości wysiłkowe do naszego oddechu i wtedy jest wszystko tak naprawdę, jak powinno być prawidłowo. Bo powiem Wam szczerze, że jak się pójdzie na przykład na półmaraton i przebiegnie się ten półmaraton i widzi, jak tam osoby oddychają, to bywa to bardzo przerażające, bo sam jestem pełen podziwu dla nich, jak są w stanie ten stres mocno znieść. I myślę, że to będzie takie dla Was najbardziej obrazowe, jeżeli chodzi o te trzy metody.
Podsumowując, warto robić wszystkie trzy. Druga rzecz jest taka, że trzeba zrozumieć, do czego każda z tych metod jest i jak ją użyć, żeby to narzędzie jak najlepiej stosować. I nie myślcie o tym, że jedna metoda jest lepsza od drugiej i tak dalej, bo nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby to oceniać. Chodzi o to, żeby to właściwie użyć, żeby być skutecznym i korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje nam oddech, zwłaszcza, że one już w tym momencie są poparte naukowo i nie jest to domniemanie jednej, czy drugiej, trzeciej osoby, ale faktycznie konkretna wiedza. I no, jakby nie było z oddechem, pierwszą rzecz, którą robimy w życiu jest oddech i ostatnią, którą będziemy robić, będzie oddech. Więc warto na to trochę poświęcić czasu i sobie te możliwości, chociażby dla swojego komfortu, jak już nie mówimy o sporcie, dla swojego komfortu psychicznego poprawić. I myślę, że to by było na tyle. Ja oczywiście potem jeszcze idę dalej, to z racji tego, że jestem fizjoterapeutą, rozwijam dalej te metody i adaptacja do dwutlenku węgla to jest jedna rzecz, to działanie na stany zapalne, metody Wima Hofa używam na przykład również w sporcie u na przykład fighterów, którzy są albo innych sportowców, którzy są w mocnym okresie przygotowawczym i trzeba zbijać stany zapalne na skutek tych treningów, które są, więc metoda Wima Hofa również sprawdza się w sporcie, ale dla progresji oczywiście Oxygen Advantage, jeżeli oczywiście sportowiec ma dobre możliwości bazowe, bo to nie jest powiedziane, że sport to tak zwane przysłowiowe zdrowie. Rzadko kiedy sportowiec ma dobre wyniki, szczerze Wam powiem, i nie różnią się oni pod kątem oddechu od zwykłych ludzi, a czasem mają tak naprawdę, mogą nawet nabawić się astmy wysiłkowej na skutek wykonywania swoich treningów i przekraczania jakichś tam granic swoich możliwości, także nie jest to wcale takie oczywiste, że sportowiec ma dobrą kondycję zdrowotnie, co jest dla mnie bardzo dobrym znakiem, bo znaczy, że można tam zadziałać tak naprawdę i jeszcze wspomóc go i wciągnąć go, wprowadzić go na wyższy poziom. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o te dwie metody. Zostało nam jakieś 20 minut, więc myślę, że poodpowiadam trochę na jakieś pytania. Szczerze mówiąc, nie czytałem tego wszystkiego. Jeżeli ktoś tam do mnie pisał, to przepraszam, ale chciałem w miarę zmieścić się z tą swoją wypowiedzią i spójnie Wam ją przedstawić. Mam nadzieję, że to było, mimo tego, że bardzo szybko mówię i myślę, że te informacje były trudne może do wyciągnięcia, ale w miarę jakieś takie dobre porównanie. Więc jeżeli macie jakieś pytanka, to na te, które będą ciekawe, odpowiem. Zadawajcie, poczytam sobie chwilę i coś postaram się tutaj zaradzić. Ale nie rozpisujcie się za bardzo, bo no nie jestem w stanie tego nawet przeczytać, widzę. Czy można ćwiczyć metodę Wima Hofa więcej niż raz dziennie? Tutaj odpowiem Marcinowi. Można ćwiczyć, najlepiej ćwiczyć ją z rana, dlatego tak jak mówiłem, że te stany zapalne możemy wygasić, które melatonina nam nie zbiła przez sen. Jeżeli masz jakieś problemy zdrowotne, to wtedy możesz wykonywać więcej niż raz dziennie, no bo jeżeli masz jakąś chorobę autoimmunologiczną albo nie wiem, chociażby nawet skręciłeś kostkę i chciałbyś, żeby szybciej zeszła ta opuchlizna, która jest po prostu stanem zapalnym, równie dobrze możesz zrobić to oddechem. Kiedyś przeprowadzałem wywiad z Wimem Hofem i była tam taka właśnie kobieta, która gdzieś tam skacząc z wodospadu uderzyła w kamień, skręciła kostkę i też właśnie Wim mówił, że no po prostu oddychaj kilka razy dziennie, dopóki ta opuchlizna nie zejdzie, więc to myślę będzie odpowiedź na to pytanie. Czy próbowałem leżąc na macie z kolcami? Nie próbowałem, ale może to być ciekawe doświadczenie, szczególnie w momencie jak wstrzymujesz powietrze, z tego powodu, że rozluźnienie mięśni będzie stymulować nerw błędny, a to może działać ciekawie bardzo. Chętnie bym to sprawdził, bo może Ci umożliwiać większy relaks w momencie wstrzymywania powietrza
i głębsze stany medytacyjne, więc ciekawe. Biegu czy brzmi pan. Dobra, krótkie pytania. Przy bezdechu sennym oczywiście metoda Butejko, wiadomo. Tutaj nie ma jakby dyskusji. O jakich ćwiczeniach mówiłem? Nie jestem w stanie tego teraz wszystkiego pokazać. Jest taka seria 10 po 10 i ona ma jakby, wim mówi, oczyszcza umysł, czy można ją stosować. Jak znajdziecie w książce, to on ją chyba opisuje jako ćwiczenie na kaca, także możecie to znaleźć. I jest jeszcze taka sekwencja na przykład, która podnosi poziom adrenaliny, która jest sekwencja, która stymuluje do produkcji DMT. Jest kilka tego. Ja tak naprawdę używam głównie te podstawowe, bo one są kluczowe dla zdrowia, ale jest tego więcej. Na przykład na Reset Campie, jak z Rafałem Wilkiem pracujemy, no to staramy się zastosować codziennie inną metodę, żeby pokazać spektrum tutaj możliwości. Jeszcze jeden aspekt taki, powiedzmy, metody Wima i tutaj tego oddechu intensywnego jest taki, przy sporcie, tutaj jest pytanie jedno, jest taki, że no, szybsza praca, sama po prostu praca mięśni oddechowych jest tutaj tych wspomagających szybsza, więc jakby no, tutaj one będą się wzmacniać przez to, że szybciej pracują, ale ja bym niekoniecznie szedł w tą stronę, wolałbym na przykład dołożyć opór do pracy mięśni oddechowych przez stosowanie przyrządów oporowych oddechowych. Ja bym tak to zrobił. Z jakim najlepszym wynikiem się spotkałeś? 60 sekund. 63 sekundy najlepszy wynik pauzy kontrolnej, jaki się spotkałem w życiu. Jeden taki wypadek. Potem długo, długo, długo nic. I koło 40, bardzo mało. Sportowcy, nie będę wam mówił jacy, bo no, nie wypada mi po prostu pracując zdradzać kto i jak ma wyniki. Zresztą nie powinienem takich rzeczy też robić, ze względu na to, że to jest jednak rywalizacja sportowa. Ale wyniki w sporcie na poziomie 20-25 sekund to nie jest nic zaskakującego. To jest raczej norma, bym powiedział. A u takich osób, które gdzieś tam już odczuwają problem, no to zazwyczaj są poniżej 20 sekund. To już 15 sekund już będą czuć, że coś jest z nimi nie tak. Już będą się męczyć przy takim codziennej aktywności. Więc czasem zastanawiam się, jak niektórzy z tych sportowców osiągają te wyniki i oni to znoszą, bo dla mnie to świadczy o niesamowitej sile psychiki, no bo przekraczają dużo możliwości jakby tutaj swojego ciała. Przy astmie najlepsza metoda Butejko. W ogóle nie bez dyskusji też. A której książki? Bo nie wiem. Nie zaprezentuję już tej metody podstawowej, dlatego że nie mam czasu, ale powiem wam jedną rzecz, taką istotną, jeżeli będziecie trenować metodę Wima Hofa. I ja to też sygnalizowałem wielokrotnie i widziałem, że 3 lata chyba temu Wim nawet to zmienił. Nie będę sobie przypisywał tutaj zasług, że pod tutaj moim jakby gdzieś tam sugestią, ale jak będziecie intensywnie oddychać, to przypilnować musicie tego, żebyście oddychali przeponą. To jest istotne, żeby nie kodować sobie złych wzorców oddechowych. A przy szybkim oddechu, przy oddechu, który robicie przez usta, możecie wejść w ten górny tor oddechowy, co jest niedobre pod kątem oddechu na co dzień. Nurkowie mówią, że metoda Wima Hofa to taki scam, tak? Czyli że metoda Wima Hofa nie jest wskazana tutaj też przy nurkowaniu i to jest prawda, dlatego że nurkowie, jeżeli schodzą freediverzy, to oni już bez tej hiperwentylacji potrafią mieć blackout, jak się wynurzają kilka metrów przed powierzchnią, więc jakby zrobili hiperwentylację, to pewnie pobiliby rekord życiowy, zeszliby jeszcze niżej, ale by po prostu nie wypłynęli na górę, dlatego
Ze względu na to, że jest ryzyko po prostu śmierci, żaden freediver nie hiperwentyluje się w taki sposób. Może do tych 6 oddechów to już jest górna granica przed zanurkowaniem. No i oczywiście też były wypadki i WIM sam ostrzegał, żeby nie robić tych ćwiczeń i jeździć autem, czy jadąc autem nie robić tych ćwiczeń i nie robiąc tych ćwiczeń i nurkować, bo możliwości będą większe, ale też ryzyko przesadzenia jest dużo większe, no bo pozbywamy się dwutlenku węgla, który jest tutaj dla nas sygnałem decydującym o wzięciu powietrza. Książka Butejko, nie do sportu, najlepsza, zamknij usta. Najlepsza książka według mnie jaka jest. Oddychamy mniej, dokładnie, żeby było więcej dwutlenku węgla, tak jak tutaj Tomek napisał. I oddychamy mniej, dwutlenku węgla jest więcej, organizm musi się zaadoptować, przesuwa tą granicę, od której zaczyna reagować na ten dwutlenek węgla i rosną wasze możliwości wysiłkowe, a w życiu codziennym spada częstotliwość oddechu, a na wyższych, powiedzmy, na wyższym poziomie, nie na wyższym poziomie może, jak, no albo na wyższym poziomie, jak ćwiczycie dłużej, po prostu zaczyna się pojawiać naturalna pauza między jednym a drugim oddechem. Polecam wszystkim, którzy od razu idą, też tutaj w tlenową przewagę, żeby jednak zainteresować się tym aspektem zdrowotnym i na przykład przeczytać tą książkę Zamknij usta. Dobra. Kuba mnie tutaj, mimo że to nie jest do końca w tym temacie, ale oczywiście w moim jak najbardziej, czyli bierzcie codziennie zimne prysznice, dlatego że to będzie też te stany zapalne, będzie was stymulować, będzie produkować dopaminę, będzie produkcja adrenaliny, zwłaszcza w tych czasach, gdzie nie mamy, w tych czasach, może nie w tych czasach, tylko o tej porze roku, gdzie nie mamy dużo słońca, pamiętajcie, że dopamina bierze się z zimna i to zimno daje nam energię, jesteśmy w Polsce Polakami, zimy mamy wystarczająco dużo, trzeba z niej korzystać. Czy warto trenować w maskach? Moje zdanie jest takie, wszystko zależy, jaki jest twój stan oddechu. Od pewnego momentu będziesz potrzebował jakieś przyrządy oporowe, ale powinieneś mieć dobry po prostu oddech na co dzień, wytrenowany i powinieneś poprzeć to wszystko treningami z tych podstaw i zbudować sobie podstawy. Duży problem widzę taki, że ludzie zakładają maskę, a mają tak naprawdę słaby oddech, ten dwutlenek węgla narasta do zbyt dużych granic, nie są w stanie sobie z tym poradzić i rezygnują z tego, co jest tak naprawdę świetne, dobre i powinni uskuteczniać. Także maska dopiero od pewnego etapu. To nie jest tak, że możecie sobie wszystko pominąć, co jest i wejść od razu w oddech maską, bo nie będziecie w stanie tego wytrzymać. Co tutaj za pytanka? Jak oddychać prawidłowo w czasie siedzenia w zimnej wodzie? To jest fajne pytanie. Łączy trochę tutaj oddech i zimno. Przede wszystkim trzeba zadbać o wydłużenie oddechu przy kontakcie z zimnem, żeby wysłać odpowiednią informację do układu nerwowego. Staramy się zadziałać bardziej na układ przyspółczulny, zastymulować nerw błędny. Więc oczywiście pracujemy nad wydłużeniem wydechu. A jak to już zrobicie, czy to będzie przez usta, czy to będzie przez nos, to trochę zależy, jak mocno będziecie reagować na zimno i na to, że się podnosi adrenalina. Jeżeli się da, postarajcie oddychać przez nos, wdech, wydech przez nos. Jeżeli będzie trudniej, róbcie sobie wdech przez nos, wydech przez usta. Jeżeli będzie to nie do ogarnięcia i musicie oddychać przez usta, to po prostu wydłużajcie wydech przez usta. Jeżeli chodzi o medytację, to wdech nosem, wydech nosem. Jak dla mnie. Wdech nosem, wydech ustami. Jak zaczyna się jakaś aktywność fizyczna, gdzie nie jesteście w stanie pozbyć się nadmiaru dwutlenku węgla. Dla sportowców, pływaków, sprinterów. Tak jak mówiłem,
to nie ma tutaj większego, zawsze będziesz mieć dwie możliwości, wstrzymywanie powietrza i redukcja powietrza. Mam przyjemność pracować tutaj też z pływakami dobrymi, więc mogę coś tutaj się wypowiedzieć, ale to nie chodzi o to, czy ktoś jest pływakiem, czy nie. Każdy jest człowiekiem i trzeba podejść do niego jak człowieka i po prostu do organizmu i zobaczyć, jakie jest tak naprawdę, jakie są możliwości w obecnej chwili i dostosować do tego ćwiczenia, a nie wróżyć. Mimo że mam na imię Maciej, to nie jestem wróżbitą Maciejem i nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. No mnie to też ciekawi, tak jak tutaj mówi Wojtek, że mogą mieć problemy z oddechem, ale to tak samo jest. Po prostu, no tutaj jest siła woli, tak naprawdę jest rywalizacja, dochodzą inne elementy, no i potrafią ludzie naprawdę zrobić wiele. Jakbym porównał morsowanie do czego? Do kriokomory? Dobrze wczytałem. Dla mnie morsowanie jest dla osób zdrowych, a kriokomora jest dla osób chorych. Tak to generalnie, powiedzmy, mogę potocznie powiedzieć. Czy krzywa przewoda może być problematyczna? Oczywiście może być problematyczna, jeżeli faktycznie jest to krzywa przegroda, bo bardzo często się spotykam z czymś takim i myślę, żebym powiedział, że 80% to mogę powiedzieć bez problemu, jak nie więcej. Przypadków, które gdzieś mi się trafiają, jest takich, że osoby, które myślą, że mają krzywą przegrodę, nie mają krzywej przegrody. Po prostu, jeżeli się pojawiają problemy oddechowe, to najczęściej od razu się mówi, że to jest krzywa przegroda, a często tak nie jest i bardzo dużo osób udało się, poprawiając im oddech, powiedzmy, ten problem zlikwidować. Pamiętajcie, że jak zaczynacie oddychać ustami, to coraz trudniej się oddycha nosem. I też dziurki w nosie przełączają się w cyklach, powiedzmy, dwugodzinnych między jedną a drugą. I to, że z jednej dziurki wam się lepiej oddycha, to nie znaczy, że macie krzywą przegrodę. Można to sprawdzić, stosując sobie ćwiczenia z przewagi tlenowej, czyli na przykład sprinty z wstrzymywaniem powietrza. Jeżeli poprawi się oddech, no to nie jest krzywa przegroda. Jeżeli chodzi tutaj o te pytania, które są od strony dietetycznej, to ja współpracuję z Rafałem Wilkiem i mam wokół siebie chyba samych dietetyków, więc nie zagłębiam się tutaj w jakieś stany zapalne na skutek jedzenia i tak dalej. Czy warto zawsze stłumić stany zapalne? To jest fajne pytanie. No nie warto zawsze stłumić stanów zapalnych, chociażby jeżeli chcesz. Stany zapalne wskazują, gdzie jest problem w organizmie, więc jeżeli na przykład wywołujesz stany zapalne treningiem fizycznym i jest to jakiś tam trening siłowy i zrywasz te włókna, na skutek czego powstają stany zapalne i organizm potem wie, gdzie nabudowywać, odbudowywać te mięśnie, bo chcesz na przykład zbudować większą masę mięśniową, no to wtedy zimno nie będzie wskazane i wszystkie rzeczy, które tutaj będą działać przeciwzapalnie, nie będą wskazane, bo będą ograniczać wzrost mięśni. Powoli zbliżamy się do końca. Z naszej godziny zostały nam 2 minuty. Tak, migdał, jeżeli jest stan zapalny, no to ogranicza oddychanie, utrudnia oddychanie przez nos, ale często też ten migdał jest przerośnięty na skutek oddychania przez usta. Czy polecam normobarię? Tak, polecam normobarię. Byłem wielokrotnie. Jest, opiera się ona tak naprawdę swoje działanie o efekt Bohra, czyli ten sam efekt, który wykorzystujemy w metodzie Buteyko i w metodzie przewagi tlenowej. Czyli podniesienie poziomu dwutlenku węgla tutaj powoduje lepszy transport tlenu.
Oczywiście transport tlenu do komórek. A komora hiperbaryczna też jest dobra, tylko po prostu jest mniej fizjologiczna i nie można w niej tyle tak długo przebywać z tego powodu, że mieszanka jaka tam jest nie jest naturalna i może spalić powiedzmy surfaktant, który jest w płucach, czyli utrzymuje pęcherzyki płucne, utrzymuje kształt pęcherzyków płucnych. Powiedzmy dla mnie, żeby dla Was było obrazowo, komora normobaryczna i hiperbaryczna to jest podobne porównanie jak morsowanie i krioterapia. Jeżeli zrozumieliście oczywiście o co mi chodzi. Czyli tutaj macie warunki powiedzmy bardziej fizjologiczne, tutaj macie warunki mniej fizjologiczne, tutaj działacie łagodniejszym bodźcem dłużej, ale możecie w nim przebywać, normalnie może organizm w jakimś tam stopniu funkcjonować, a tutaj jest ekstremalne są warunki i chcemy też jak najszybciej, najmocniej zastymulować organizm, ale nie można w nich przebywać. Korzystasz z metody TUMO. Miałem możliwość ćwiczenia z mnichami. Uczę się. Teraz obecnie przy tej sytuacji jest trudno, ale od ucznia Dalai Lamy, który się specjalizuje w TUMO. Bardzo ciekawa, fajna metoda. Myślę, że będę się w tym rozwijał. Tak, używam okularów blokujących światło niebieskie systematycznie. Jak najbardziej. Nie mam ich teraz ze sobą, bo nie chciałem tutaj jakby zwracać na to uwagi bardzo mocno. Nie chciałem, żebyście na to cały czas zwracali uwagę, bardziej żebyście się skupili na treści tego, co mówię, ale oczywiście jak skończę tą rozmowę, to okulary mam pod ręką. Jak działa na stawy takie wejście na śnieżkę w shortach? Ja nie mam żadnych problemów ze stawami. Nie wiem. Myślę, że dużo gorsze byłoby ubrać się całemu i założyć krótkie spodenki i wystawić tylko miejscowo na przykład kolana na pracę, niż rozebrać się tutaj jakby całemu. No, zależy jakie kto ma stawy. No oczywiście zależy jakie kto ma stawy. Aczkolwiek zimno działa przeciwbólowo, więc przeciwzapalnie. Więc jest wskazane, po prostu to nie jest tak, że zawsze myślcie w ten sposób. Nie substancja stanowi o truciźnie, tylko dawka. Zakodujcie sobie to w głowie. Wszystko zależy od dawki, a nie od substancji. Tak naprawdę. Zimno może leczyć, może pomagać i zimno może tak naprawdę zabić człowieka. To jest myślę takie najbardziej obrazowe porównanie. Nie mam specjalnych żarówek, mam okulary. Okulary ja z firmy All Eye biorę, dlatego że jest polska firma i wspieram jakby tutaj polski tutaj kapitał, także z All Eye współpracuję, ale można też kupić Uvex Skyper okulary, które chyba są najtańsze działające na rynku. Jeżeli chodzi o tutaj stawy i powiedzmy pracę, tutaj Renata pisze. Tutaj chodzi też o to, że po prostu spinające się mięśnie na skutek zimna będą, te stawy będą ze sobą coraz ciaśniej jakby pracować i mogą się też wytrzeć, więc to też jest na pewno jakieś tam utrudnienie. No nie wiem, to jest, jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy ze stawami, może niech po prostu ograniczy się i nie robi jakichś ekstremalnych wysiłków, tylko takie, które jest w stanie znieść. Albo niech stosuje zimno na skutek w taki sposób, tylko żeby wejść i wyjść, a nie zabiera się, żeby chodzić 2-3 godziny po górach w krótkich spodenkach. Czy live będzie zapisany? Nie wiem, chyba tak. Zobaczymy. Ogólnie nosić okulary blokujące światło niebieskie po zmierzchu. Zwłaszcza zimą, gdzie o godzinie 17 już robi się ciemno. Jedynie jak będzie gdzieś tam jechać samochodem i tak dalej, one bardzo dużo słabiej w nich widać i to byłoby jakieś tam ryzykowne, żeby nie jechać w nim autem, bo to też będzie usypiać, ale jak najbardziej, jak się tylko ściemnia, godzina 17, już okulary powinny być.
Przewlekły katar, problem z oddechem. Najprawdopodobniej tak. Czy można stosować HOFA przed snem? Najlepiej z rana tak naprawdę. Wygaszanie tych stanów zapalnych. W większości osób nic nie będzie raczej. To jest tak samo, to jest podobne pytanie, czy można stosować zimno przed snem. Teoretycznie powinniśmy się wygrzewać, ale jeżeli to zimno będzie krótkie, też będzie ok i będzie nawet lepiej się spało, więc nie będzie. Zimny prysznic też możecie rozbudzić, więc nie wiem, skąd tutaj ta teoria. Jeżeli będzie krótki, będzie ok, może tak naprawdę... Jeżeli chodzi o zimny prysznic wieczorem, no to wygląda to w ten sposób. On, w myśl badań, on pomaga, jeżeli jest tam krótki, ale teoretycznie na noc, jeżeli chcecie, to jeżeli chcecie jakościowo spać, to powinniście dostarczyć sobie ciepło na noc, co umożliwi obniżenie temperatury tak naprawdę wewnętrznej. Na skutek tego, czy jeżeli będzie rozgrzewać się, no to organizm będzie się chłodził, czyli dokładnie to samo, co będzie chciał zrobić w nocy, będzie Wam się tylko lepiej spało. Jeżeli dacie sobie intensywne zimno przed spaniem, może być tak, że spowoduje ono zbicie poziomu melatoniny na skutek tego, że się podniesie kortyzol. Jaki mam model zegarka? Jakiś taki. Dobrze, godzinka mija. Wiem, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Z góry przepraszam te osoby, które gdzieś tam... Mam nadzieję, że nie zawiodłem tym, że nie odpowiedziałem, ale prędkość przewijania się tego jest dla mnie nie do ogarnięcia. Może będą jeszcze okazje, tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał zgłębić temat, zapraszam. Szukajcie, czytajcie, szukajcie szkoleń, edukujcie się. Temat bardzo ciekawy i wartościowy. Dziękuję wszystkim. Bardzo się cieszę, że było aż tyle osób. Robiłem live'y na większą ilość osób, ale nie miałem takiej pozytywnej tutaj interakcji. Jesteście super. Bardzo się cieszę, że mogłem się z Wami spotkać, chociaż jestem na sankach z dziećmi i tutaj raczej wyskoczyłem na chwilę, żeby z Wami pogadać. I zaraz wracam do rodzinki. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia w górach. Korzystajcie z zimna, poprawiajcie swój oddech, przekazujcie to ludziom, niech wszyscy to robią, będzie nam się tylko lepiej żyło w mniej zestresowanym i zdrowszym społeczeństwie. Jakby wszyscy to robili, to byłoby świetnie. Dajmy jakąś kontrę tak naprawdę dla tego, co powstaje i przekażmy ludziom, że jest inna metoda niż branie tabletki tak naprawdę. Okej, dzięki, pozdrawiam, hejka.